Głos mamy na głos live. Witam serdecznie w pierwszym odcinku nowego podcastu Głos mamy, którego można będzie posłuchać na głos.live. Będziemy ale też dostępni na Spotify i innych znanych platformach podcastowych, gdzie wystarczy wpisać głos mamy. Nazywam się Barbara Jakesz i zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Moim gościem jest Sabina Glac. Witam Cię serdecznie. Cześć Basiu. Sabina jest mama dwójki dzieci, ale też lekarz, ginekolog i położnik. Aktualnie na urlopie wychowawczym, ale jednak pracujesz. Zdradzisz nam gdzie. E, tak, na pewno. I dziękuję za zaproszenie, Basiu. Aktualnie, jak mówiłaś, jestem na urlopie wychowawczym, ale do tego pracuję również. Mhm. Aktualnie pracuję w, w szpitalu w Karwinej, na ginekologii i na porodówce, a również w ambulancji w Czeskim Cieszynie. Ja właściwie zacznę zaraz, w związku z tym, że pracujesz tutaj w poradni ginekologicznej w Czeskim Cieszynie, i zacznę pierwszym pytaniem. Kiedy mhm. jest idealny czas na pierwszą wizytę u ginekologa? Trudno mi wskazać taki odpowiedni wiek, kiedy pójść do tego ginekologa. Niektórzy, niektórzy mówią między 12-15 rokiem, ale właściwie myślę, że nie jest na, naprawdę wskazany ten wiek konkretny, bo o ile kobieta miesiączkuje prawidłowo, nie ma żadnych problemów. O ile wszystko rozwija się po prostu tak jak ma, to nie trzeba się śpieszyć. Myślę, że to jest takie badanie intymne mhm, i e, nie trzeba się śpieszyć do ginekologa. Coś innego jest, o ile by były jakieś zaburzenia, jakieś problemy, e, nie przyszłaby w ogóle pierwsza miesiączka, na przykład do 15 roku życia, to wtedy na pewno jest warto skonsultować się ze specjalistą. Mhm. Ale można, można jeszcze powiedzieć tak, że takim. Idealnym czasem, kiedy pierwszy raz pójść do ginekologa jest przed pierwszym stosunkiem seksualnym, przed pierwszym po prostu kontaktem, bo jednak można zbadać albo tak, zbadamy po prostu tą klientkę, tą kobietę, jeśli jest wszystko w porządku. Mm -hmm. A również ta klientka może nas zapytać, jak można się na przykład chronić przed niechcianą ciążą, jakie są metody antykoncepcji, które są najmniej obciążające mm -hmm. i tak dalej. Jasne. Mówiłaś, że to jest takie bardzo intymne badanie. I mnie przychodzi do głowy, czy na taką pierwszą wizytę u lekarza ginekologa powinna ta dziewczyna przyjść sama, albo raczej mhm. z mamą. To zależy chyba, ile jej jest lat. Mhm. Bo o ile ma, ja nie wiem, 15 lat, to zawsze trzeba iść z opiekunem wychowawczym do 18 lat właśnie wieku trzeba, żeby ten opiekun wychowawczy przyszedł i podpisał tam jakieś dokumenty, mhm. ale o ile ma dziewczyna już 18 i więcej, to zależy na niej i zazwyczaj już później chodzą też same. A e, o ile ma na przykład 16, m, przyjdzie z mamą, mama podpisze wszystkie dokumenty, to później już może normalnie chodzić sama. Nie musi Co zawsze do tych, do tych 18 lat chodzić z mamą. Co dzieje się na tej pierwszej wizycie mhm. u ginekologa? Co wszystko jest zbadane? Co powinno być, być sprawdzone u takiej mhm. młodej mhm. dziewczyny? Czyli tak, po prostu myślę, że nie trzeba nas się bać. Zawsze takie badanie ginekologiczne, jak już pierwsze, tak i to, co robi się właściwie co roku. Zaczyna się takim zebraniem wywiadu od tej klientki. Zapytamy się, czy na coś choruje, po prostu na ogólny stan zdrowia. Później pielęgniarka zawsze zapisuje wzrost, wagę, masę ciała, mierzy ciśnienie tętnicze. Mhm. A u nas, u tego ginekologa, już po prostu w tej, w tej ambulancji, to jak już mówiłam, zbierzemy ten wywiad. Jeśli się coś na przykład nie zmieniło, albo odbierzemy, o ile tam jest pierwszy raz ta klientka, to pierwszy raz od niej dostaniemy wszystkie te informacje, na co się leczy, jeśli ma jakieś niedolegliwości albo nie. Mhm. A zawsze dobre jest wiedzieć, kiedy jest właśnie pierwszy dzień. Ostatniej miesiączki, bo to zawsze chcemy wiedzieć. No i później mm, również pytamy się o tą miesiączkę, to znaczy, jaka jest częstość występowania, długość, jej charakter. A jak już właśnie wiemy wszystkie e, takie ogólne rzeczy, to później przejdziemy do tego samego badania ginekologicznego. Tu właściwie jeszcze może bym mm, powiedziała, że dobre jest e, właśnie umówić się na tą Wizytę do ginekologa zawsze parę dni po skończonej miesiączce, mm -hmm. bo właśnie ten obraz, który my widzimy na USG, czyli na sonu, jest po prostu lepszy. I widzi o ile tam są w Macicy jakieś niedoległości, niedoleg to jest to bardziej widoczne, jak ona przyjdzie parę dni po skończonej miesiączce, bo po prostu ta, ta śluzówka jest tam wyczyszczona w tej macicy. Mm -hmm. To myślę, że jest bardzo, bardzo ważna informacja. <noise> tak, tak. tak. <noise> Słuchajcie podcastu Głos Mamy na głos.live. Wracamy do Was za chwilę. Jesteśmy w nowej formule podcasterskiej na Głos.live. Znajdziecie nas nie tylko na stronach internetowych, ale również na YouTube, Facebooku, Instagramie czy x.com. Na tych platformach również będziemy umieszczać linki do nowych odcinków podcastu Głos Mamy. No a my lecimy dalej z tematem. Rozmawialiśmy o pierwszej wizycie u ginekologa i jak to powinno wyglądać. Czyli wróćmy jeszcze do tego badania czyli już zebraliśmy ten wywiad mhm. e, od tej pacjentki i teraz same to badanie. E, tam różni się to badanie o ile jest kobieta już e, aktywna mhm. seksualnie albo jest dziewica. O ile jest dziewica, to właśnie badamy tylko zewnętrznie te narządy płciowe. O ile e, już jest aktywna seksualnie, to badamy również wewnętrznie po, za pomocą wziernika. Mhm. <grymne> powiedzmy też odpowiednik czeski, bo tak, wier... wiem, że dużo słuchaczek będzie się z tym trochę to. chyba... <grymne> ja już wiem, bo tym, że pracuję w, w ambulancji w Cieszynie, to dużo kobiet z Polski również e, mhm. za nami chodzi, ale też się tą chciałam nauczyć, bo wziernik to właśnie waginalni zrcadlo mhm. i wszyscy to znają. Pod, wszyscy to znają. Pod, pod ty... Wszystkie to kobiety <grymne> znają pod tym odpowiednikiem w języku czeskim, czyli mamy tutaj i takie okienko lingwistyczne wzbogacające o, tak 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 czyli za pomocą tego wziernika po prostu my e, widzimy szyjkę macicy mhm. ten cipek, z którego właśnie zbieramy cytologię e, na e, profilaktykę właśnie raka szyjki macicy więc, jak zbadamy tą szyjkę macicy, tą pochwę, to dalej badamy dwuręcznie i następuje później badanie USG. Czyli na sono, właśnie u dziewic, badamy przez brzucho. Mhm. A u y, kobiet, no, które już są aktywne seksualnie, badamy transwaginalnie, mamy transwaginalne USG, y, które jest y, dokładniejsze, bo lepiej po prostu widzimy tą macicę mhm. niż przez to brzucho. Mhm. Tu można, y, może jeszcze chciałabym powiedzieć, że u dziewic y, jest też ważne, żeby przyszły z pełnym pęcherzem moczowym, <laughs> bo w tym <laughs> wypadku my tą macicę też lepiej widzimy przez to brzuszko. To tak jak w ciąży też lepiej chodzić. Chyba no, z pełnym, no z, z, z pełnym. Zależy jak kiedy, później pod koniec już lepiej. Tak, żeby nie było jak... Przejdźmy teraz do tematu antykoncepcji. To jest mhm. taki szeroki temat, ale ja zauważyłam i w swoim otoczeniu, że coraz częściej kobiety przestają używać tej antykoncepcji hormonalnej, mhm. więc jakie są inne możliwości, oprócz na przykład wszystkim znanej prezerwatywy? Mhm, jasne. Tak na początek może powiedziałabym, że antykoncepcja to właściwie wszystkie metody, które zapobiegają zapłodnieniu, mhm. bo bo każdy pod antykoncepcją widzi tylko te tabletki hormonalne, no ale to tak nie jest. A właściwie jest to jakakolwiek metoda, która właśnie zapobiega temu, temu, temu zapłodnieniu. I m, dla żadnej kobiety właśnie nie jest uniwersalna metoda antykoncepcji, która by była dla niej odpowiednia, bo każdemu odpowiada coś innego każda ma swoje wady i swoje zalety. A właściwie też antykoncepcję albo efektywność antykoncepcji można mierzyć tak zwanym wskaźnikiem Perla i on nam pokazuje liczbę osób, która zaszła w ciążę na 100 kobiet, które używały konkretny typ antykoncepcji. I według tego też możemy można później sobie dobrać. <noise> można sobie dobrać <noise> na jakie ryzyko pójdę. <noise>

Naturalna, bo też mówi się jej, że to jest naturalna antykoncepcja, jest właśnie obserwowanie tylko tego swojego naturalnego cyklu mm -hmm. miesiączkowego, gdzie właśnie obserwujemy zmiany w ciele, zmiany temperatury ciała, zmiany śluzu szyjkowego, właśnie szyjka macicy albo jest po prostu w tych dniach, tak to powiem, w tych dniach płodnych, jest taka bardziej miękka, czyli ogólnie ta naturalna. Metoda y, y, polega na tym, że obserwujemy to nasze ciało. Mm -hmm. Ale tamten wskaźnik Perla jest około 25%. No właśnie, właśnie. <gry> czyli, i, czyli jest i, bardzo wysoki. Tak, jak już mówiłaś, każda kobieta jest indywidualna i mnie tu właściwie teraz e, przychodzi do głowy to, co na przykład uczyli nas w szkole, że 14 dzień cyklu miesiączkowego u kobiety to jest owulacja i to jest idealny czas zajścia w ciążę. Ale z tego, co tak rozmawiam ze swoimi, Koleżankami. To jedna zaszła w ciążę, siódmy dzień cyklu, druga dwudziesty dzień, czyli jest to bardzo indywidualne i mm -hmm. chyba nie można po prostu polegać na tym, mm -hmm. że uda się to akurat albo nie uda się to mm -hmm. akurat mm -hmm. ten czternasty dzień. Tak, tak. Masz prawdę, bo owulacja em, na pewno nie jest czternasty dzień cyklu u każdej mm -hmm. kobiety i jest to wielki mit. Właściwie co jest ta owulacja? To właśnie to jest moment, kiedy ta komórka jajowa się uwalnia z tego jajnika. Jest to taki szczyt płodności, można mm -hmm. powiedzieć. Owulacje można sobie trochę obliczyć w domu mm -hmm. tak, że trzeba znać długość swojego cyklu miesiączkowego. I ten u żadnej kobiety nie jest identyczny i też się może, może różnić y, miesiąc od miesiąca mm -hmm, i plus minus jakieś 2-4 dni w tą albo w tą stronę jest normalne. Ale powiedzmy, że 14 dzień albo 14 dni przed rozpoczęciem okresu, to znaczy 14 dni przed rozpoczęciem krwawienia, mm -hmm. doszło do owulacji. Czyli o ile ma kobieta y, długość cyklu 28 dni, to o ile zrobię 28 minus 14, to, to wychodzi 14. owulacja 14 dzień. <grym> Ale o ile ma kobieta na przykład długość cyklu 33 dni, to jak odejmę y, po prostu 14 dni, to wychodzi owulacja 19 dzień. Jasne, to tam y, jeden dzień w tą stronę, jeden dzień w tą stronę, to znaczy można powiedzieć, że doszło do owulacji jakiś tam 18 aż 20, 20. dzień. Mhm. A y, jak mówiłam, jest to po prostu bardzo skomplikowane, bo no, po prostu nie można to matematycznie obliczyć. Mm -hmm, mm -hmm. A jeszcze właściwie ten układ rozroczy jest tak wrażliwy, że wpływają na to różne czynniki, jak tam różne choroby, rozchorowania, stres, też jakieś tam długie podróże, sam, długie podróże też w samolocie, też alkohol, czy jakaś większa aktywność fizyczna, czy większa utrata masy ciała. Mhm. A więc jak obliczyć na przykład w domu mhm. ten idealny czas na zapłodnienie, albo właściwie na, na to, żeby nie zajść w ciążę? Jak sobie obliczyć te dni płodne? Tam jest dobre, po prostu. Jak już mówiłam, znać długość tego swojego cyklu menstruacyjnego, od tego odejmować tych 14 dni mhm. i mamy plus, minus, kiedy wyjdzie owulacja. No a od tej owulacji sobie jeszcze odliczyć tam. 5 dni, niektórzy mówią aż 7 dni wstecz, mhm. a plus, minus jaki jeden, aż dwa dni po tej owulacji. Zrobimy sobie to na przykładzie. O ile kobieta ma długość cyklu 25 dni, mhm. od 25 dni odejmę 14, jesteśmy na 11 dniu cyklu, gdzie by miała teoretycznie wyjść owulacja. To znaczy od 11 dnia, mhm. ja odejmę jeszcze 5 dni. I wychodzi mi szósty dzień cyklu, że zaczyna dzień płodny. Mhm. Czyli od tego szóstego dnia cyklu e, już można właściwie zajść w ciążę. Do plus minus jakiegoś Do tam plus, 13, minus 13 mhm. dnia. Mhm. Przy e, długości e, tego cyklu menstruacyjnego 25 dni. Czyli powiedzmy całkiem długi okres. Całkiem długi, <grym> i dlatego <grym> właściwie ta naturalna e, metoda e, mhm. jest, i ten wskaźnik perla jest tak wysoki bo po prostu to o, na 100% nie idzie po prostu obliczyć. Powiedzmy jeszcze tutaj coś o tych innych metodach oprócz właśnie tutaj tej naturalnej, mm -hmm. e, bo wiem, że dużo, dużo dziewczyn, na przykład, które już mają na przykład dwójkę, trójkę dzieci mm -hmm. i naprawdę nie chcą już e, polegać na tym, że tutaj mm -hmm. jakaś metoda naturalna będzie w 100% dobra, to co? <laughs> e, jasne, czyli mamy tą naturalną, mamy metody hormonalne, uh -huh. mamy metody chemiczne, mechaniczne i właściwie chirurgiczne. Uh -huh. e, o ile e, kobieta nie ma problem z tą hormonalną metodą, tak tu właściwie mamy wielki wybór wielki wybór, bo mamy przez tabletki, plastry, iniekcje, krążki do pochwowe, aż po. Teraz powiem najpierw po czesku, mhm. bo e, aż po nitrodzielowniteli, bo chyba wszyscy tak to znamy, a po polsku, bo jesteśmy w polskim głosie, to e, nazwa się wkładki domaciczne. Właśnie te kieliska, wkładki mhm. są coraz bardziej e, używane przez tak. wiele, wiele kobiet. Tak, tak. E, czy ty sama polecasz e, tę metodę? Swoim e, klientkom, pacjentkom? Tak, tak. E, na, pewno, na pewno tak. Tak, e, jest tam, e, tam jest właśnie wygoda tego, że jednak to jest metoda antykoncepcji, a jednak to też może być środek terapeutyczny, mhm. e, na przykład u kobiet, które mają nadmierne Krwawienie. A o ile to naprawdę, y, naprawdę kobieta chce jako ten środek antykoncepcyjny, no tak, to jest takie wygodne, bo po prostu y, damy do macicy tą wkładkę, mhm. y, gdzie. 5, aż 6, niekiedy 7 lat uwalnia się każdy dzień taka mała dawka e, hormonu, mhm. e, która spowoduje to, że e, błona śluzowa się obniża, e, zagęszcza się ten e, śluz w szyjce macicyń, nie dochodzi do owulacji i to wszystko powoduje. To, że właśnie nie dochodzi do tego zapłodnienia i do tej niechcianej ciąży. No, jak mówiłam, jest to komfortowe, bo 5 lat kobieta nie musi myśleć na to, że każdy dzień I na łyka przykład pigułkę przed łyka snem. pigułkę, tak, tak. <laughs> co też czasami <laughs> się zdarza, że, tak. że nie jest w 100% tak, e, tak. pewne. A co do tych jeszcze niehormonalnych mhm. metod, to co byś na przykład poleciła? Do tych niehormonalnych metod tam mamy albo metodę antykoncepcji, albo te mechaniczne, czyli tam wszyscy znamy pre prezerwatywy dla mężczyzn, mhm. ale są też prezerwatywy dla kobiet. Mhm. Są różne takie błony do pochwowe albo takie kapturki, które dają się na szyjkę tej macicy. Są też środki. Chemiczne to są różne żele, kremy, gąbki, taki plemnikobójcze, gdzie jest po prostu spermicyt, który działa plemnikobójczo. Mm -hmm. I to chyba mamy tak wszystko, o ile nie przejdziemy do antykoncepcji. A, jeszcze właśnie nie, jeszcze zapom zapomniałam, że mamy wkładki domaciczne niehormonalne. Aha. Także jeszcze są wkładki domaciczne niehormonalne. Te są miedziane, miedziane, złote albo ze srebra. I właśnie tę niehormonalną wkładkę można też sobie założyć na tych 5 aż 6 lat. Tak, albo tak. Okres... Te, nieho te, te niehormonalne zakładają się zawsze na 5 lat. Mhm. E, tam dłużej się nie poleca. A właściwie tam nie jest e, e, nie jest ta czynność jajników, albo tak, czynność jajników jest po prostu zachowana, a, czyli jest tam ciągle owulacja, ale y, niekiedy mają kobiety problemy z tym, że mogą więcej krwawić u tych mm -hmm, niehormonalnych, mm -hmm. niehor niehormonalnych wkładek. Tam się powoduje takie y, miejscowe zapalenie w tej macicy. Mm -hmm. I to powoduje, że po prostu nie dojdzie, nie dojdzie do tego zapłodnienia. Siedzimy sobie tutaj przy mikrofonach z lekarką, ginekolog Sabiną Glac. Państwo w tym momencie albo przy swoich obowiązkach domowych, które można sobie umilić, właśnie słuchaniem naszego podcastu, albo na przykład gdzieś w drodze, więc życzymy bezpiecznej jazdy. A my wracamy z tematem antykoncepcji. Mówiliśmy o tych wkładkach domacicznych czyli mm -hmm. nitrodialożnych kieszonkach. I mówiliśmy o tych hormonalnych, niehormonalnych. Mm -hmm. Mnie by jeszcze ciekawiło, bo tak, niehormonalne brzmi fajnie, mm -hmm. ale może ma to też jakieś swoje, swoje usterki, minusy, które mm -hmm. mogą nie być aż tak e, super dla ciała kobiety. Więc e, co byś mm -hmm. jeszcze o tym powiedziała? Aha, tak. No właściwie. Jak już mówiłam, właśnie u tych wkładkach domacicznych niehormonalnych, tamta czyjność jajników zostaje zachowana, mm -hmm. czyli dochodzi do owulacji. Mm -hmm. I ta sama wkładka w tej macicy powoduje takie sterylne zapalenie, takie miejscowe zapalenie, miejscową infekcję w, tym, w, tej, w tej macicy. Również też y, może zagęszczać y, śluz w szyjce macicy, żeby nie przeszły te plemniki. Ale mm. może się stać, że te plemniki przejdą, dojdzie do owulacji, komórka jajowa zostanie zapłodniona i w tym wypadku ona po prostu nie zagnieździ się w te macicy, bo tam jest e, ta infekcja Zapodanie, miejscowa. Które powod... Musi być świadoma kobieta tego, że może dojść do takiego poronienia, o którym wie. Nie, jest to bardzo to... indywidualne i każdy po prostu musi się zdecydować, tak. czy hormonalnie, czy niehormonalnie, wszystko ma swoje plusy i tak, minusy. tak dokładnie. Lepiej bym to nie powiedziała. Przejdźmy więc od, tej, od tych metod, jak zabronić ciąży. Przejdźmy jeszcze do tych starań o dziecko. Nie jak będziemy tutaj pomóc. mówić o ciąży, o porodach, bo to by był temat, z którym siedzielibyśmy tutaj do jutra. Mhm, no to... Ale powiedzmy sobie jeszcze, jaki jest taki średni czas starania się o dziecko i kiedy pójść do specjalisty. Mhm. Jak po prostu nie udaje się. Mhm. No taki średni czas starania, bym powiedziała, jest jeden rok, ale to tak, albo tak, do tak 75-80% par y, zajdzie w, w ciążę y, w, do jednego roku, do 12 miesięcy. Mhm. miesięcy. Ale o ile właściwie... WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia określa jako niepłodność, jako niemożność uzyskania ciąży przez 12 miesięcy. Mhm. Czyli o ile jest para, której nie udało się po prostu e, zajść w ciążę przez 12 miesięcy, to polecam zajść tam do specjalisty i, i zbadać tą kobietę. Jest tu ale jedno, jedno duże ale, tak? o, a to jest wiek. Mhm. O ile ma kobieta 35 lat i wyżej, to starałabym się w domu maksymalnie pół roku mhm. i, I, i później e, szybciej przyjść. Bo można też tak powiedzieć, że ty, e, ten wiek 35 lat to taka e, gruba czerwona linia, mhm. e, kiedy po prostu e, tam znacznie spadają szanse na tą ciążę i e, też gorszy się jakość tych komórek, komórek jajowych czyli do 35 lat czekać rok, od 35 lat maksymalnie pół roku i później do specjalisty. I udać się do specjalisty i chyba najpierw zbadać kobietę? Tak, czyli wygląda to jak takie to standardowe badanie u tego specjalisty, czyli dokładnie odebrać, zebrać wywiad od tej, od tej pacjentki, później zbadać ginekologicznie, jeśli tam nie są jakieś tam zaburzenia tych narządów płciowych. Później yy, yy, robimy badania krwi, mm -hmm. czy poziom wszystkich hormonów w organizmie jest w normie. No i później ma, mamy też różne badania obrazowe, gdzie właściwie na własne oczy możemy ocenić anatomię, budowę tych narządów płciowych. Yy, są różne laparoskopie, histeroskopie i dalsze, insze mm -hmm. po prostu metody, yy, jak, możemy, jak możemy po prostu badać obrazowo. A u mężczyzn chyba takie standardowe badanie to jest spermiogram. Tak, tak, tak. Spermiogram, e, czyli badanie seminologiczne. Mm -hmm. <laughs> Rozmawiamy tutaj o staraniach się o dziecko. Mówiliśmy tutaj, e, kiedy jest e, idealny czas, e, jak można temu pomóc, e, kiedy udać się do specjalisty, ale w związku z tym przychodzi mi do głowy jeszcze, czy e, trzeba naprawdę pójść do specjalisty. Listy od razu, albo można to ze swoim ginekologiem jeszcze temu jakoś pomóc, mm -hmm. coś tam popróbować. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, na pewno nie trzeba zaraz iść do tam klinik in vitro. To, to mm -hmm. na pewno, to na pewno nie. W pierwszej fazie idziemy do swojego ginekologa mm -hmm. i po prostu tam z nim przebieramy ten temat. Właściwie. Już mówiliśmy, co wszystko badamy, jak można to badać, krew, pacjentkę. To jest jasne, ale można jeszcze sobie pomóc USG, mhm. kiedy właściwie przychodzi ta pacjentka na kontrolę, kiedy ma owulację. A my właściwie na podstawie tego badania USG możemy określić, czy dochodzi w ogóle do tej owulacji, mhm. bo monitorujemy tamte dojrzewanie tych pęcherzyków na, na jajnikach i możemy tak pomóc tej pacjentce obliczyć, kiedy dojdzie do tej owulacji, I kiedy bo, bo wiemy, czas. kiedy będzie idealny czas na ten stosunek seksualny w domu. Bo właściwie wiemy, jaką szybkością rosną te pęcherzyki, mhm. i y, y, jak on jest właściwie, ten, y, ta komórka jajowa jak jest tak 20 22 mm wielka, to dochodzi do tej owulacji i on pęka. I wtedy powinna pacjentka pójść do domu <śmów> <śmów> i swemu partnerowi powiedzieć teraz czas. Teraz jest ten <śmów> czas. Rozmamy na głos.life. Cieszymy się, że jesteście z nami i możemy towarzyszyć wam w domu, w samochodzie, czy na spacerze. Rozmawialiśmy tutaj o idealnym czasie zajścia w ciążę, więc jak długo potem próbować po tych poleceniach na przykład od ginekologa, że owulacja jest, można teraz się starać, to, to ile plus, minus miesięcy mm -hmm. coś takiego. Zazwyczaj tak <gry> próbujemy trzy miesiące z tymi pacjentkami mhm. i o ile, o ile nie uda nam się po trzech miesiącach zajść w ciążę, to później przechodzimy do drugiej fazy pomocy, mhm. a to jest już taka pomoc od początku, od pierwszej fazy cyklu, czyli od fazy folikularnej, gdzie właśnie stymulujemy hormonalnie te jajniki i pomagamy, żeby rosły, pobudzamy ich, żeby była większa produkcja mhm. i w następstwie tak właściwie dojrzała ta komórka, jedna, przynajmniej jedna komórka jajowa, albo mogą być, może być też więcej komórek jajowych. O ile stwierdzimy na USG, że jest tam ta komórka jajowa, która nadaje się do tej owulacji, to można jeszcze właściwie tej, tej pacjentce pomóc tak, że mamy specjalny zastrzyk o witrele, który służy do tego, żeby wywołał tą owulację, żeby mhm, pomógł temu, temu pęknięciu. I e, pomagamy też, e, znów zaplanujemy, kiedy miałby być ten stosunek seksualny. Mhm. I pomagamy też w drugiej fazie cyklu, w tej fazie lutealnej, kiedy dodajemy właśnie progesteron, który. E, który powinien e, chyba podtrzymać? Podtrzymać, to... tak dokładnie, e, podtrzymać, i właśnie um, on powoduje to odpowiednie i prawidłowe zagnieżdżenie. Mhm. Nie wiem, czy słuchają naszego podcastu mężczyźni, ale bardzo się ucieszę, jeżeli tak. I właściwie jeszcze myślałam o tym, wiem, że akurat to nie jest Twoja specjalizacja, ale takich parę wskazówek dla mężczyzn, co oni mogliby zrobić, jak się do tego przyczynić, bo dostać mężczyznę do lekarza to jest <śm> <śm> czasami <śm> bardzo, bardzo trudne. Więc. Takie, takie krótkie, małe typy dla mężczyzn, którzy chcieliby zostać ojcami. Tak, Basiu, ma, masz prawdę, bo mężczyznów naprawdę niekiedy po prostu nie można dostać do tego lekarza, bo, bo oni są zdrowi i nie mają żadnego problemu. Ale jak już mówiłyśmy, to takim standardem jest ten spermiogram, czyli ocena, ocena tego nasienia mhm. albo Mogą, mogą e, suplementować jakieś tam witaminy, na przykład. No i chyba zdrowy ruch. No jasne, to jest, to jest dla obu, to jest dla całej tej pary po prostu e, idealne, bezstresowe życie. No. E, zdrowy, zdrowy ruch, e, zdrowe, e, zdrowe odżywianie się. To, to jest teraz po prostu taki, takim standardem, albo miałoby to tak być. No. A, ale czasy są takie, że niestety nie jest to tym standardem, bo na nic nie, ma, nie jest czasu. A... No, właśnie. no ale wiemy, jak to jest. Dzisiaj każdy się stresuje, od rana do wieczora siedzi w pracy, nie ma czasu na jakieś zdrowe odżywianie, na jakieś sportowanie. Także chyba jest, jest trochę ciężej i właściwie i z tego powodu chyba jest coraz więcej e, takich e, problemów e, u coraz młodszych ludzi. Tak, tak, tak. A też właściwie wiek, ten średni wiek, kiedy kobieta, kobieta zajdzie w ciąży dokładnie coraz się podwyższa. Mm -hmm. Myślę, że dwa lata temu był ten wiek około 29, a teraz jest już około 30, mm -hmm. a taki ten idealny wiek biologiczny to 20 aż 25 lat. No, no. no. A to większość z nas chodzi do szkoły, studiuje. No, Tak, tak. A to... I właściwie stara się o to, żeby nie zajść w ciążę. Dokładnie. W tym okresie. Dokładnie. A później, jak się chce. A jak się chce, tak to nie idzie. To jest problem. No. nowego podcastu Głos Mamy na głos.live. Moim gościem jest Sabina Glac. Rozmawiałyśmy tutaj o różnych metodach zapłodnienia, zajścia w ciążę, co robić, jak się nie udaje, ale żebyśmy nie kończyli takim niezbyt pozytywnym tematem, to chciałabym jeszcze przejść do tego, że ty pracujesz, chociaż jesteś na urlopie wychowawczym, to pracujesz też na porodówce w Karwinie. Tak. I chciałam się zapytać, jakie są teraz takie aktywności? Aktualne trendy porodowe, bo wiem, że ludzie e, coraz bardziej e, sobie e, wymyślają, robią jakieś specjalne plany porodowe, mhm. chociaż myślę, że akurat to jest taka rzecz, której absolutnie nie można naplanować z własnego doświadczenia. Tak. Ale powiedzmy tutaj coś o jakichś takich aktualnych trendach, co, co się teraz w tych szpitalach dzieje. Mhm. No, dokładnie się powiedziała Basiu. E, na początku mojej praktyki, to było 8 lat wstecz, mm -hmm. e, wszystkie kobiety nosiły ze sobą ten plan porodu, jak one chcą po prostu rodzić. Teraz powiedziałabym, że już długo nie widziałam mm -hmm. takiego planu. A jest to myślę spowodowane tym, że zupełnie Zupełnie się to zmieniło za tych 8 lat. I to, co yy, przedtem nie było tak. Aż takim standardem, tak teraz jest po prostu standard. Każda, każda kobieta chce po prostu mieć ten szacunek u tego porodu, chce mieć tą swoją, y, tą swoją bazę, tą, tą prywatność. Y, nie chcą, żeby im dużo przeszkadzano, żeby ich mniej badano i to jest wszystko teraz takim, takim standardem. Myślę, że teraz y, jesteśmy w stanie po prostu tym kobietom spełnić niemal wszystko mm -hmm. na tej porodówce. Mm -hmm. To, że jest ojciec u porodu, to jest też standard. Mniejszym już standardem, albo też zależy na tym, jak ta kobieta jest na tym finansowo. To są dule. To są dule, <głos> albo, <głos> albo właśnie własna położna. <głos> własna <głos> położna. Tak, to już jest taki mniejszy, mniejszy standard, ale można, czyli można, można mieć też u porodu dwie osoby ojca i tą dulę lub własną położną. Standardem jest bonding, to znaczy, że zaraz po porodzie ta matka weźmie sobie dziecko na swoje ciało skin to skin, czyli mhm. skóra, skóra na skórę. U nas na porodówce w Karwinej robimy taki bonding dwugodzinowy, a później dopiero ważymy, mierzymy to dziecko i i tam się jakoś więcej kontroluje pediatrem, ale o ile ta ma, a zawsze to jest na tym, co ta matka chce, bo niektóre matki znów nie chcą po prostu tego bondingu. Mm -hmm. Chcą. Chcą uh, mieć spokój. Chcą <laughs> mieć spokój, dokładnie. Chcą <laughs> mieć spokój i to dziecko mają obok siebie i też są zadowolone. Mm -hmm. Czyli każdy, każdy po prostu to chce inaczej. No. Tak, każda kobieta jest indywidualna i niektóre. Zostaną u tych starszych metod dziecko zawinąć. Tam. Dziecko zawinąć, jest <grym> Do wszystko jedno, obok. a ktoś to chce mieć tak po prostu inaczej, a, a wszystko jest normalne. Mhm. Wszystko jest normalne. Za naprawdę za tych ostatnich 8 lat już na pewno nie robimy epizjotomię, czyli cięcie krocza mm -hmm, rutynowo. Mm -hmm. O ile ojciec chce, może przeciąć pępowinę. Zawsze zostaje jako zostaje ta pępowina, żeby tam ustało to krążenie, tak zwane dotepanie tego pupecznika. Mm -hmm. Tak to chyba też niektórzy znają. Tak to, to jest po prostu wszystko, co robimy rutynowo już teraz. Czyli to one wszystko, te kobiety przedtem miały w tych planach, ale teraz naprawdę już długo nie widziałam żadnego, żadnego planu, a a jestem tam na bieżąco, każdy miesiąc. I na, naprawdę, za ostatnie dwa lata nie, nie widziałam takiego planu. Mhm, to jest ciekawe. No, no, ale co jest, może, taki teraz, jako jeden z największych trendów porodowych, jest, a to jest zupełnie tako, taka, taka nowość to jest specjalna kanapa porodowa, specjalne sofa. No, patrzyłam się, że teraz w bardzo wielu szpitalach tak, tak, tak. zaczyna się to już tam tego. pono i coś w karwinej się szykuje, mhm. słyszałam. Tak, tak, zobaczymy. A to właściwie jest taka no, kanapa, która pozwala się kobietom rodzić w różnych pozycjach, w różnych pozycjach jak, one, jak one chcą. I w ogóle właśnie nie rodzą na tym, na tym standardowym ginekologicznym krześle. Co jest chyba całkiem nienaturalne. E, tak, ale e, znów e, to zależy wszystko od tego, kto tam jest, u tego mm -hmm, porodu. Mm -hmm. I tam właściwie u tego krzesła ginekologicznego wszystko zależy od tego, jaką tą pozycję e, ta kobieta weźmie. Czy większość na przykład ta położna tam za zaproponuje tak, Proponuje tak, tak. kobiecie, można się ustawić tak. Można tak, tak, nie i, tak trzeba leżeć. i tam być. Tak, dokładnie. Mm -hmm. i, I tam to jest e, też e, naturalne, <noise> naturalne. Rozmawiamy tu o tych trendach porodowych yy, i o, o porodzie, którego... Właściwie czasami nie można aż tak naplanować mm -hmm. i w końcu na przykład nie jest naturalnie, jak sobie większość mm -hmm. kobiet wyobraża, ale jest na przykład cesarka. Mm -hmm. Ja myślę, że w tych cięciach cesarskich mm -hmm. też doszło do, do dużo zmian, bo większością już kobieta nie musi być pod narkozą, mm -hmm. ale może być przytomna. Może, może tam być przytomna być i ojciec. ma miejscowe znieczulenie. Tak, na pewno. A więc mhm. jak, jak teraz te cesarki często przebiegają? Właściwie, kobie zwykle jest kobieta pod narkozą tylko w momencie, kiedy jest ta ciąża zagrożona, mhm. że trzeba pilnie i szybko wykonać to cięcie cesarskie. Ale o ile mamy czas, nie śpieszymy się, to, jest, to zawsze robimy miejscowe znieczulenie. No a o ile ma kobieta taki. Planowany, zaplanowany poród y, cięciem cesarskim. To teraz jest też taki nowy trend, a mówi się temu łagodna cesarka. Mm -hmm. Nie wszystkie kobiety są w ogóle w stanie to zrobić, bo nie czują się na to, ale mm -hmm. kto się mm -hmm. czuje, to ma możliwość, że właściwie sama ta kobieta z pomocą tego ginekologa sobie wyciągnie to dziecko z brzucha. I położy, po, położy go na siebie, na tą klatkę piersiową, i podczas właśnie całego, całego, całej tej operacji ma to dziecko na siebie, ma ten bonding i ma to tak, tak samo jak u tego naturalnego porodu. Moim gościem dziś była Sabina Glac. Ja dziękuję bardzo za miłą i wzbogacającą, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, rozmowę. No i życzę Ci dużo powodzenia, jak w pracy, którą robisz, i też w życiu rodzinnym. <grym>, dziękuję. Basiu, miło mi było. Ja tą drogą jeszcze zachęcam Państwa do podzielenia się z nami, czy już tematami, których chcielibyście posłuchać, albo ciekawymi gośćmi, którzy chcieliby wziąć udział w podcaście Głos Mamy. Wystarczy napisać pod adres mailowy głosmamymaupa.głos.live. Bez polskich znaków, i tam można zgłaszać jakiekolwiek sprawy. Można też w komentarzach pod tym odcinkiem podcastu pisać swoje spostrzeżenia na te tematy, albo po prostu tylko jakieś Wasze wrażenia. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz. No i żegnam się z Państwem. Miłego dnia. Dziękuję, do widzenia.